W Polsce już można płacić powiedzmy, za mandaty u policji w obrocie bezgotówkowym, czy już ponad 60% urzędów akceptuje obrót bezgotówkowy. Żeby nakłonić tę resztę, żeby dojść do 100%, myślę, że bardzo ważna jest tutaj edukacja, tak? Żeby urzędnicy zrozumieli, że po pierwsze społeczeństwo chce płacić bezgotówkowe, a po drugie, że to jest dużo łatwiejsze dla samych urzędników, że liczyć gotówkę, przechowywać gotówkę, odprowadzać gotówkę, to jest uciążliwa czynność. A otrzymywać płatność bezgotówkowe to dużo, dużo ułatwia, bo większość zapisów jest wtedy elektroniczna, można łatwo zaksięgować i tak dalej. Teraz kłopot, jaki urzędnicy mają w Polsce, jest, że kto zapłaci za ten terminał, kto zapłaci za obsługę tych transakcji. Bo nie ma budżetu w tym. Prawo polskie mówi, że jak mam zapłacić, powiedzmy, mandat 100 zł, czy podatek 100 zł, to ja mam zapłacić 100 zł, a nie 101, a urząd ma otrzymać 100 zł, a nie 99. Więc kto zapłaci za koszt obsługi tego? I to jest właśnie ta inicjatywa nasza, razem z KIR-em, a teraz Fundacja Polska Bezgotówkowa, żeby udostępnić terminale za darmo, udostępnić płatności za darmo, więc w tym momencie już nie ma tego dylematu, kto zapłaci, bo konsument nie może zapłacić, a urząd nie może otrzymać mniej. I przez to, że płatności są bezpłatne dla urzędów, to mogą urzędy akceptować obrót bezgotówkowy. Więc teraz musimy ich edukować, że powinny otrzymać, że wdrażać wreszcie terminale u siebie i udostępnić taką płatność.